Obiad na 17. spotkaniu młodych w Wołczynie. Co jest serwowane na obiadek? Zupka krupniczek. Zupka krupniczek. Są ziemniaki. A czy zupka krupniczek jest zupką smaczną? Bardzo. Mogę zaraz ten. Prosimy o prezentację. Proszę, mój tutaj. Zobaczymy, czy kolega nie umrze. A to 20 minut musimy czekać. No poczekamy. 3 dni później. Maria, słuchałam tego. Cieszę się. Chciałem stwierdzić, że jest lepsza zupa to niż ja kuchni dla służb. Nie było, nie? Lepsza kuchnia niż dla służb. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz idziemy dalej zobaczyć. Dobra. Zobaczyć, dziękuję bardzo. Idziemy dalej zobaczyć, jaka zupka jest na Wołczynie, co jest serwowane dzisiaj. Co jest serwowane dzisiaj na obiadek wołczyński? Krupniczek, bardzo dobry. A czy panie naprawdę jedzą krupniczek, czy tylko mówią, że krupniczek jest pyszny? Wiemy, naprawdę jest cudowny. Dobrze, idziemy dalej zobaczyć, dziękuję uprzejmie. Posuwamy się dalej w kierunku, gdzie są rozdawane posiłeczki. Chciałem zobaczyć naprawdę, czy co, jak tu się je. Proszę bardzo, chciałem zobaczyć, czy naprawdę jest rozdawana tutaj zupka. Nie. Ale nie tak gęsto. Pachnie malizną. O, tam przyjechał nowy. Ludzie pod namiotem dają kotlety. Bartosz wolny, Norwodzele, to mu się skończył. Przyjedzie za chwilę. Słabo rozdawacie. Co przyjedzie? Mam nadzieję, że wrzątek. Mam takie pytanie, czy pani będzie jadła tą zupkę na obiadek? Jakby był wrzątek, to bym jadła. A jeżeli teraz nie będzie wrzątku, to zostaje tylko wersja zupki? Mi ugotują wodę. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam pytanie, jeżeli chodzi o porządek, chciałem zapytać pilnującego porządku, jak jest kwestia w porządku właśnie na Wołczynie? Dobrze. Czy dużo rozrabia młodzież, jak jest na spotkaniu? Nie. A czy harcerze mają dużo problemów w nocy, żeby utrzymać tutaj jakiś porządek na polu namiotowym? Zdarzają się drobne problemy. A jak są rozwiązywane te drobne problemy? Czy trzeba było kogoś wyrzucać, czy na razie nie było takiej potrzeby? Nie, wystarczyła delikatna perswazja lub rozmowa. A dziękuję bardzo, kłaniam się serdecznie. Znajdujemy się na polu namiotowym w Wołczynie na 17. spotkaniu młodych, gdzie młodzież właśnie skupia się wokół garnków, pragnąc pożywić się pożywną zupką, która jest serwowana zawsze w obiad na spotkaniu młodych w Wołczynie, prowadzonym przez braci mniejszych kapucynów w prowincji krakowskiej. Zapraszamy na portal kapucyni.pl.